Słuchacie Spontana przy mikrofonach? Ula, Roma, Wiktoria i Ola. Dzisiaj gościmy w studiu grupę Trinitas, czyli Tomka Lewnała, Damiana Lewnała, Mikołaja Jarosiewicza. Cześć. 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 Co to jest za projekt? Projekt ogólnie jest taką wypadkową naszych trzech osobowości. Po prostu spotkaliśmy się, żeby połączyć siły, zrobić coś, co jest powiązanego z naszym miasteczkiem. Jesteśmy z Barczewa i właśnie dlatego tematyka nawiązuje troszeczkę do rzeczy więziennych, do symetrii, do filmu, do wszystkiego, co jest właśnie z tym związane, do postaci, które gdzieś tam się przewinęły w historii miasta. Trinitas to jest jakby taka nasza wspólnota, żeby sobie, nie wiem, ponagrywać jakieś tam kawałki razem, żeby nawet sobie naszą znajomość podtrzymać. I nasza znajomość też się w sumie też rozpoczęła od tego. Na pewno też to jest coś, dzięki czemu my się napędzamy, bo jeśli ktoś sam tworzy muzykę, to troszeczkę ciężko się zmotywować. Natomiast tutaj każdy siebie goni, poprawia, są terminy i staramy się to robić w miarę profesjonalnie. Już nie jest to nagrywanie gdzieś tam w szafie rapów, jak każdy na początku zaczyna, tylko staramy się właśnie każdy drugą osobę napędzać, żeby to złapało jakiś wyższy poziom. Głównie to połączyły nas eliminacje War of Warmia. Tu warto wspomnieć o tym całym jakby konkursie dla raperów z Warmii i Mazur także. I właśnie przeszliśmy do finału tego konkursu, który właśnie odbędzie się dzisiaj wieczorem. Dostaliśmy tam te 5 godzin w studiu nagrań, musieliśmy je wykorzystać i postanowiliśmy, że stworzymy coś wspólnego. Wcześniej przyszliśmy tam z oddzielnymi solowymi numerami, z solową muzyką, a później po prostu postanowiliśmy to połączyć. Była taka szansa, mieliśmy możliwości, więc dlaczego by tego nie wykorzystać? Na czym polega konkurs War of Warmia? To jest inicjatywa, którą zaczął DJ Fauda. On jest związany z takim dawnym olsztyńskim składem Wierni, chyba jedyny zespół hip-hopowy, który wydał kiedykolwiek legalną płytę w Olsztynie, jeśli chodzi o hip-hop. No i właśnie Fauda wymyślił coś takiego, żeby trochę zaktywizować ludzi, tak myślę. Dzięki czemu też są sponsorzy, wszystko jest organizowane. Były 4 razy eliminacje. W każdym przechodziły 2 składy lub 2 zespoły, 2 wykonawców. Jedna głosem jury, a druga głosem publiczności. No i akurat nam się udało przejść w pierwszych eliminacjach głosem publiczności. I w związku z tym właśnie dziś jest finał tej akcji, na którym już są bardzo solidne nagrody, co też jest właśnie zasługą między innymi Fałdy. Postaram się dzisiaj dać z siebie wszystko. Solidne nagrody, na pewno wszystkich to ciekawi. Co można wygrać? Jest 30 godzin w studio nagraniowym, profesjonalnym. Do wygrania jest także profesjonalny klip. Oprócz tego fanty ze skate shopów, ale główną zaletą jest właśnie te 30 godzin w studio nagraniowym. Na pewno przyda się coś takiego. Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. Wracamy do Spontana. Są z nami Leon Lew, Entante oraz Young SDR. Jak przygotowania do dzisiejszego finału War of Warmia? Przygotowania na pewno zbiegły się też z tworzeniem całego materiału. Tutaj mieliśmy okazję grywać jakieś supporty przed bardziej znanymi raperami i w międzyczasie też ćwiczyliśmy już te nowe numery, także te starsze, żeby dzisiaj już nie mylić się w tekstach, jak to czasem się zdarza. Poćwiczyć też musieliśmy na pewno ruch sceniczny, więc teraz nie będzie sztywno, mam nadzieję, i też publika dopisze, w co wierzymy. I dzięki temu będzie naprawdę solidna impreza. Nieraz się tak zdarzało, że graliśmy tak zwany support przed jakimiś tam zespołami i raperami i właśnie nie zawsze pod sceną były tłumy ludzi, bo zdarzyły się też takie koncerty, w których pod sceną nie było praktycznie nikogo. I to jest też dobra okazja, żeby sobie poćwiczyć teksty, ruch sceniczny, nawet porozmawiać z tymi głównymi wykonawcami, na których ludzie właśnie przychodzili. Ale jeżeli chodzi na przykład o War of Warmia, to tam na eliminacjach nie narzekaliśmy kompletnie na brak publiki. Było naprawdę sporo osób od nas i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Liczymy na tych ludzi teraz na finale i naprawdę mamy nadzieję, że nie będzie tego problemu. Jak wiadomo, każdy artysta swoją twórczością chce coś wyrazić. Zapewne wy też pragniecie coś przekazać słuchającym. Czy mieliście taką sytuację, że ktoś przyszedł do was i skomentował waszą twórczość, czy miał jakieś uwagi lub wyraził jakiś podziw? Jeśli chodzi o teksty w naszych kawałkach, tutaj za bardzo nie ma jakiegoś życiowego przekazu, więc nie będziemy wzruszać ludzi, nie będziemy też na pewno robili na nich jakiegoś wrażenia, zmieniali ich życia i podejścia. Staramy się bardziej podejść do tego przez zabawę konwencją. Normalny numer rapowy może powstawać ze względu na swoje przeżycia,
Natomiast my staraliśmy się trochę inaczej do tego podejść. I tutaj w grę wchodziły właśnie filmy, które są powiązane z całym konceptem, jaki sobie założyliśmy. Oprócz tego na pewno zabawa jest ważna, jeśli chodzi o rap. Więc my tutaj mogliśmy poeksperymentować, też zetrzeć swoje trzy osobowości, bo one się różnią, jeśli chodzi o podejście. I każdy włożył jakiś element od siebie. Więc w tym przypadku, no myślę, że jeśli chodzi o podziw, czy o wzruszenie, łzy pod sceną, tego nie będzie, mam nadzieję, bo też tego nie chcemy, ale chodzi o dobrą zabawę. Jeśli ludzie się będą dobrze bawić, będą z nami skakać, wykrzykiwać teksty, to będziemy w pełni zadowoleni. I też się zdarzyło tak, że ludzie, którzy byli z nami pod sceną, jak graliśmy na eliminacjach War of Warmia, powiedzieli, że tak im się spodobało, że dzisiaj też mają zamiar przyjść i pokazać się też tam pod sceną i pomóc nam jakby się odnaleźć w tym klubie właśnie. Czy możemy znaleźć waszą twórczość w internecie? Macie jakąś własną stronę? Mamy Facebook, Trinitas, no i taka sama nazwa, jeśli chodzi o kanał na YouTubie i w tym przypadku tam wszystko znajdziecie. W takim razie, gdzie was dzisiaj szukać? Dziś będziemy grać w klubie Ojom w Olsztynie. Nie tylko my tam będziemy występować, będzie też 7 innych składów. Myślę, że z czołówki, jeśli chodzi o region, o całą scenę rap w Warmii i Mazurach, więc warto przyjść, zobaczyć, co się dzieje regionalnie. O godzinie 21 zaczyna się cała impreza, liczymy na obecność. A teraz kluczowe pytanie, czy się stresujecie? Zawsze się stresujemy. Jeżeli jest stres, to znaczy, że zależy. My życzymy wam powodzenia. Może też znajdziecie nas pod sceną. Mamy nadzieję, nie dziękujemy. Byłoby fajnie. Dziękujemy bardzo. Byli z nami Tomasz Lewnał, Mikołaj Jarosiewicz oraz Damian Lewnał. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki. My kończymy naszą dzisiejszą audycję. Zapraszamy na naszego Facebooka. facebook.com/spontancodziennik. Lub możecie do nas pisać na adres spontanmałparo.com.pl. A były dziś z wami Roma, Ola, Wiktoria i Ula. Do usłyszenia.